Dobra ludziska, zmniejszyłem trochę rozdzielczość. Jest tam 800, było tam 1000 coś tam, nie, z groszami. Teraz jest trochę mniej, ale powinno chodzić elegancko. No nie wiem, no. Trochę bardziej płynniej. Koszt rozdzielczości, nie? Znaczy kosztem, nie? Dobra, no to chuj tam, idziemy dalej, nie? Nie ma co tu się opierdalać, nie? Będę trochę lepszą celność miał. O kurwa! Kurwa, wypierdalaj! Buraku jebany, w dupę! Pierdolony, kurwa! Opsa! Możesz mnie obciągnąć, zbędzie jebany. No, dobrze w tej grze są bugi, które pomagają graczom, znaczy ułatwiają grę. Żeby nie było tych bugów, to pierdolę kilka razy padać pod rząd. Dobra, to chyba idziemy tędy, nie? Ludziska. Dobra. Otwieraj ta drzwiery. Dajmy do pamięcia. Zamknijmy może drzwi, albo... W sumie tu nic za nami nie było tego, chyba. To ciekawe, podejrzane miejsce. Trzymają trupy, zwłoki, inne syf. Inne gówno. Chciałem powiedzieć, też. O, no co tu jeszcze dzieje? Filmik może gdzieś będzie. Pornograficzny. No, no, no. Kim jesteś? Nie podchodź bliżej. Uspokój się, Jim. Wszystko będzie dobrze, wierz mi. Jestem twoim lekarzem, pamiętasz? Nie znam pana. Jestem doktor Brown. Doktor Brown? Nie jestem żadnym pańskim pacjentem. Myli się pan. To niemożliwe. Nie powinno mnie tu być. Ale jesteś. Odłóż broń. Nigdy. A spróbuj mi ją odebrać. Niczego nie muszę próbować, Jim. Mogę mieć, co zechcę. Jesteś bardzo pewny siebie. Bo cię znam, Jim. Wiesz, że tak się nazywasz, prawda? To nie twój interes. Ależ jak najbardziej mój, Jim. Jesteś jednym z nas. Tu jest twoje miejsce. Nie musisz uciekać, zresztą i tak nie miałbyś dokąd. To jest twój dom. Chcę stąd wyjść. Natychmiast. Przykro mi, ale nie mogę na to pozwolić. Musisz zrozumieć, że już i tak zabrnąłeś zbyt daleko. O wiele za daleko. Lepiej będzie, jeśli się z tym pogodzisz. Tyle rzeczy mnie tu przeraża. To pytaj. Przekonasz się, że jestem twoją jedyną nadzieją. Zapytaj o zombie. Te potwory. Czym one są? Potwory? Masz na myśli pielęgniarki i pacjentów? Nie udawaj idioty, doktorku. Są tu wszędzie. Dobrze wiesz, co mam na myśli. Nie wiem. Powiedz mi. Zombie, żywe trupy, śmierdzące, łażące trupy. Skąd się wzięły? Myślałem, że są tylko w horrorach. Bajki dla dzieci. Zabijają każdego, kogo spotkają. Nie mogę tego pojąć. Rozumiem, Jim. Twoje halucynacje są od ciebie silniejsze. Nie. Przestań wciskać mi ten kit, doktorku. Wiem, co widziałem. Stworzyła je twoja podświadomość, aby usprawiedliwić zbrodnie, które popełniłeś. To się czasami zdarza. Mogę ci pomóc, za twoją zgodą lub bez niej. Ty wybierasz. Nie zmyślam tego. Kiedy się obudziłem, po korytarzach przechadzała się śmierć. I wciąż tam jest, czeka. Wiem, że się tam czai. Wspomnisz moje słowa, kiedy ją zobaczysz. Pozwól, że zadam ci pytanie. Jakim cudem dotarłem więc do ciebie żywy? Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, powinienem leżeć tam martwy. Nie sądzisz? A może ty jesteś martwy? Nie ufam ci, doktorku. Może jesteś jednym z nich? To chyba logiczne, nie? Nie masz pojęcia o logice, przyjacielu. Nic nie wiesz. Dlaczego miałbym być po stronie tych, jak ty ich nazywasz, demonów? Dlaczego? To ty jesteś demonem, potworem, mordercą. Odłóż broń i spójrz w lustro. Niezły z pana psycholog, panie Brown. Ale nie ze mną te numery. Znajdę inny sposób. Nie będę czekał bezczynnie. Możesz być tego pewien. Zapytaj o dokumenty. Kurwa, jakbym nie miał wyboru. Tak, no, jakby było więcej tego, nie? To jest tylko tylko jedną. Wiesz, że byłem w twoim biurze, Braun. To niemożliwe. Jest zamknięte. Sam widzisz, jakie masz halucynacje. Jeśli się nie poddasz, będzie jeszcze gorzej. Halucynacje? A co z rzeczami z twojego sejfu? Ukradłem je, mając halucynacje? A dokument? Ten, który tak pieczołowicie ukryłeś razem z amuletem i kluczami do prosektorium. Czemu jest aż tak cenny? Mój sejf? Ty gnido! Natychmiast oddaj mi wszystko, świrze, albo pożałujesz! Dlaczego to takie ważne? Co jest na tych papierkach? Nie znam się na wzorach chemicznych. To jakiś nowy medykament? A może to coś jeszcze paskudniejszego? To nie twoja sprawa, gnojku! Połóż to na stole, albo... Albo... Dobrze, jak sobie życzysz. Twierdzisz, że to, co się dzieje, nie jest jedynie wytworem twoich urojeń. Co się stanie, jeśli wyłączę chłodzenie i obudzą się wszystkie ciała przechowywane w lodówkach? Nie zrobisz tego. Jeśli masz choć odrobinę oleju w głowie. Przecież zabiją nas obu. Nie mnie, Jim. A ty baw się dobrze. Później wrócę po moje rzeczy. Pojebane. Tak, włączy sobie pójdzie. Dobra. Wariactwo. Wariat pierdolony. Co kurwa? Czas chyba wziąć się za... kurwa, za bitwę z jakimiś debilami. Kurwa, co mi tak trzęsie? Ja pierdolę. Dychaj, kurwa! O, tak. Zajebiście. Tralele. Dobra, trzeba przeszukać, kurwa. Ten całe gówno. Co to kurwa piła jakaś? Mózg? Czy tu komuś kurwa mózg chciał wyciąć? Może da się coś wziąć? Trzeba wszystko przeszukać kurwa. A tutaj dużo szukania będzie, no to chuj. Sami wiecie. Jak to może się skończyć z tym szukaniem? Ale wyjdę na plus, myślę. Ej, czemu on tego nie bierze, kurwa? No co jest, kurwa? Bierz to. Książki jakieś, pornusy. Kolejne zresztą. Często zapisywać, bo to kurwa śmierć. Jest na każdym kroku, ale dużo tych medycznych, tych opatrunków innego syfu. Przydało mi się. Kurwa, co to? Ej, co to kurwa? Coś mi Ej, co ty kurwa, kulkami walisz? Pokemonie jebany, ty. Kurwa, na razie. Kurwa mać! Ja pierdolę. Pomyliłem przyciski, kurwa, masza. Jezu. Trudno się mówi, no. Czekaj, ja przyszedłem. A, stamtąd. A tu coś jeszcze znajdę? Nic chyba. Nie będę dalej podchodził, bo znowu jakaś kurwa wyjdzie. Oho. O, otwieraj się. Aha. Ni chuja, ni chuja, ni chuja. Drzwiery. Wyjście. A mogłem tam pójść jeszcze, może jakaś amunicja by była. Ale dobra, chuj, poszedłem. Tutaj, czy ten, no. Wyszedłem, czy co? Chuj, zobaczymy. No kurwa, wreszcie, ja pierdolę. Wreszcie się włączyło. Dobra ludziska, to co? Idziemy kurwa. koniecznie save'a dać. Nie daj Boże, coś by się stało, to by trzeba było znowu wczytywanie, więc jak się chodzi na nowy poziom, lepiej od razu save'a dać. Tutaj raczej nie przejdziemy. Już coś idzie, kurwa. Coś biegnie, kurwa. Aha. Lelele. Siema, Edziu. Siema, Edziu. Siema, Edziu. Siema, Edziu. Siema, Edziu. Dobra, kurwa. Trochę się przycina, ale chuj z tym. Dobra, ryzykujemy. Ej, to w ogóle parzy? Kurwa, to no, jakby taki ten, jakby ogień z tego szedł. Szluz. Sterta szmat. Ale jak je nasączę, powinny się dobrze palić. Aha! Aha. Zabawimy się zapałkami. Sterta szmat. Czekaj, benzyną. Ale sterta szmat. I już polany benzyną. Aha! Bez benzyny powinno, kurwa, się ten jarać. Chyba że mokre. Ale dobra. Ten pojemnik trzeba przesunąć trochę dalej. Czyli w którą stronę masz na myśli? To dobre miejsce na barykady. No. Ale czekaj, po co my to podpalamy? Barykadę robimy? Barykada gotowa. Aha. Jako barykada, pseudo. Ale barykada mi to. No dobra, no niech będzie barykada, no. Gościu, jak sobie życzysz, kurwa. O. Kurwa, znowu czekamy 5 godzin. W ogóle dobrze poszedłem? Dobrze chyba.